Masita jest firmą, która od kilku lat działa na polskim rynku. Jest to firma znana na świecie, produkująca sprzęt sportowy, głównie do piłki nożnej, ale nie tylko. Myślę, że nasi studenci będą mogli korzystać z tego sprzętu również klub uczenia na ZS Politechniki Opolskiej. Masita w sumie już działa parę lat na polskim rynku, tylko ten rok stanowiliśmy się kompletnie odnowić nasze kolekcje. Stąd potrzebujemy też pomocy merytorycznej, tak praktycznej, o testowanie i badanie tego sprzętu. To był w sumie powód, na którym się zgłosiłem do Politechnice o współpracę. Oprócz fakt, że też od strony teorii chcemy trochę więcej się pokazać na Opolszczyźnie i w Polsce w ogóle. Stąd stanowimy się razem z Politechniką też pewne szkolenie tworzyć i ewentualny nawet kierunek na Politechnice. No ja myślę, że podpisana dzisiaj umowa będzie korzystna dla obu stron, czyli dla firmy Masita i dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Politechniki Opolskiej. Ja myślę, że tutaj nasza współpraca będzie w wielu płaszczyznach przebiegała. Do tej umowy, która dzisiaj została podpisana, zostaną również podpisane konkretne umowy, które będą dotyczyć już konkretnych działań. Między innymi pierwszą taką umową, którą już również dzisiaj podpisaliśmy, jest to umowa z Masitą i AZS-em Politechniki Opolskiej, gdzie otrzymaliśmy sprzęt sportowy do testowania i nasi zawodnicy będą z niego korzystali podczas zawodów sportowych. AZS Politechniki Opolskiej jest klubem wielosekcyjnym, także możemy tutaj testować i sprzęt w różnych dyscyplinach sportu, między innymi piłka ręczna i piłka nożna na pierwszy rzut i short track.